Jakość powietrza to temat, który powraca każdego roku w okresie grzewczym. Nie inaczej jest tej jesieni i wiele wskazuje na to, że w nadchodzących miesiącach oddychać będziemy gorszej jakości powietrzem. Temat smogu wraca każdego roku w okresie jesienno-zimowym. Jest to bowiem czas, kiedy jakość powietrza drastycznie spada, a to za sprawą przede wszystkim tzw. kopciuchów, czyli pieców starego typu, o czym mogliśmy przekonać się w zeszłym sezonie grzewczym. Czyli okres, kiedy dopuszczono do obrotu gorszej jakości paliwo, czyli gorszej jakości węgiel, był trudny. Był gorszy węgiel, ale za to była pogoda lepsza, więc nie było dramatu, było po prostu tylko źle. Jednym z narzędzi do pomiaru stężenia pyłu w powietrzu jest miernik automatyczny. Takich urządzeń na terenie Wejherowa znajduje się 6. Jednak coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdzie do określenia jakości powietrza wystarczy zmysł powonienia. Jak już czujemy ten dym i czujemy go w nosie, to znaczy, że przekroczenie norm jest mniej więcej na poziomie 4-6 razy. Tak? Bo jak jest przekroczenie tylko trzykrotne, to jeszcze nie czujemy tego smrodu. Czyli jak już czujemy to przekroczenie 4 razy, to jest, jakby to było na całą dobę, to wtedy to już powinien być wszczęty alarm typu nie wychodźcie z domu. Zapytaliśmy mieszkańców regionu, czy jakość powietrza to dla nich ważny czynnik. Odpowiedzi były różne. Istotny, proszę pana, jak się dobrze czuję na powietrzu, to mi nie przeszkadza. Każdy powinien sam decydować o tym. A jeśli chodzi o właśnie no ten smog, który niszczy też troszeczkę nasze zdrowie, pani mówi, pani tego nie odczuwa i takie wychodzenie zimą, nie ma różnicy między zimą a latem? Nie odczuwam jeszcze, dzięki Bogu. Jest to ważne i u nas jest bardzo dobry. My tu nie narzekamy. W blokach mieszkamy, tam nie ma takich rzeczy jak kominy. No właśnie, ale jak wychodzi pani na miasto, do miasta, powiedzmy po godzinie 16-17, to wtedy chyba jest różnica. Ale ja wiem, czy myśmy odczuwamy tak różnicę. My nie chodzimy, niech pan weźmie młodszych. Jeździmy samochodem do Gościcina. Do lasu i tam jest. Tam sobie można pusta, tak powiem, przeczyścić się. Tak jest. Nasz rytuał. Nie jest fajne. Powinno się coś z tym zrobić, nie? Bo jednak dużo zanieczyszcza. Odczuwa pani różnicę między właśnie tymi okresami letnimi, a teraz jesienno-zimowymi? Trochę mało teraz, bo jeszcze tak nie wiem, czy to tak jest trochę cieplutko, ale ogólnie to jest to czuć. Mówi pani, że jest to problem, jest jakieś rozwiązanie, żeby sobie z tym poradzić jakoś? Ja nie wiem, ja się nie znam, ja mam ogrzewanie całkiem inne, więc nie wiem. Ogólnie to jest bardzo ważne, nie? A jeżeli chodzi o Wejherowo, to tak, no nie wiem, bo ja nie jestem stąd. A tak jak pani wychodzi na ulicę, oddycha tym powietrzem, czuje pani różnicę? Nie, to brzydko, wczoraj było jeszcze gorzej, nie? Dzisiaj jest względnie, ale wczoraj z tego komina zalecawało z tamtą stronę, także... Czyli nie jest różowo? Nie. Stowarzyszenie Pomorski Alarm Smogowy od kilku lat prowadzi akcję Mobilne Płuca, która ma na celu ukazanie problemu związanego z jakością powietrza w regionie. Nie inaczej będzie w nadchodzących miesiącach. Będziemy mieli 5-6 akcji w całym okresie grzewczym mobilnych płuc razem z takimi lekcjami edukacyjnymi. Planujemy to rozpocząć na początku grudnia. Robimy taki mały remont tych mobilnych płuc. Będzie przy nich taka kamera online, która będzie cały czas pokazywała, kto przy niej stoi i wszyscy będą mogli zobaczyć, ale planujemy to na początku grudnia. Warto dodać, że zgodnie z uchwałą antysmogową województwa pomorskiego odpowiedzialny w dużej części za problem smogu kopciuchy mają zostać wymienione na bardziej ekologiczne urządzenia do ogrzewania do 1 września 2024 roku.